Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours. Halo, halo, witam serdecznie na antenie porannej latającej kawy. Dzisiaj mamy odcinek 64. Jak zwrócicie uwagę, zbliżamy się i robimy dalsze kroki w stronę profesjonalizmu. Dzisiaj partnerami naszej porannej kawy jest przede wszystkim studio JM Records z Wrocławia, Jacek Markus. Bardzo dziękuję za przesłanie, za przygotowanie tych dżingli. Naprawdę są mega profesjonalne, jestem pod dużym wrażeniem. A także dziękuję lektorowi, panu Filipowi Miturze za profesjonalne. No, przede wszystkim profesjonalne podejście do tematu i fantastyczne przeczytanie właśnie tego tekstu. Sam zastanawiałem się, jak to będzie brzmiało i muszę wam powiedzieć, że to jest niezłe uczucie, jak człowiek coś napisze, jest autorem jakiegoś tekstu i później inna osoba go czyta. To naprawdę jest mega fajne wyzwanie i teraz wiem już, jak to jest, kiedy na przykład pisarze piszą książkę, a później czyta słynny lektor, na przykład pan Krzysztof Gosztyła, czy Mariusz Bonaszewski, i moim marzeniem jest, żeby kiedyś na przykład napisać książkę i żeby pan Gosztyła przeczytał ją. Dziękuję na dzisiaj właśnie Jackowi, dziękuję panu Filipowi. Gdybyście mieli kiedyś okazję do tego, żeby nagrać swoje audio w formie płyty audio, teledysku, czy w formie zapowiedzi profesjonalnej, na przykład dla waszej firmy, dla produkcji komercyjnej, jak najbardziej polecam firmę czy studio nagrań JM Records. Jacek zajmuje się branżą audio wszechstronnie od już 6 roku życia i między innymi ma ze sobą współpracę, czy na bieżąco współpracuje z takimi firmami jak Demono, Chojnacki, czy Budka Suflera, czy Baim. Słuchajcie, Jacek lata też Mavic N2 Pro i dzisiaj więcej powiemy na temat latania, właśnie na temat naszego rozwoju i w tej kawie będzie więcej na temat tego, żebyśmy poszli wszyscy do przodu, tak jak ta kawka też się rozwija. Bardzo się cieszę i słuchajcie, zapraszam was na tą audycję. Jak mawiają Amerykanie, first things first, przede wszystkim tak, w sprawie konkursu na Mavica Mini miałem takie upominki, jak pamiętacie, i ogłaszałem taki mini konkurs dotyczący komentarza. Okazało się, że nie było widać tych komentarzy i dzisiaj chciałbym trochę się uderzyć w pierś. Faktycznie, że to nie była moja wina, ale nie widzieliśmy tych komentarzy. Zgłosili się do nas następujący koledzy, Przemek, Dawid i Kacper. Bardzo proszę was o kontakt mailem. Maila znajdziecie w rubryce informacje na tym moim kanale i przyznam wam nagrody. Oczywiście tutaj są, jak najbardziej nie wycofuje się, ten konkurs obowiązuje i przyznam wam nagrody, będzie weryfikacja. I słuchajcie, dzisiaj będzie trochę na temat wolnego procesu, ale bardzo procesu organicznego, który jest dla każdego z naszych kolegów procesem kluczowym. Mianowicie w jaki sposób zbudować dodatkowe źródło dochodu, czyli zarabianie na właśnie dronach, na ujęciach z drona. Czy to ujęcia w formie fotograficznej, czy ujęcia wideo, czy może inspekcja, albo inna forma dokumentacji, a może pomoc przy poszukiwaniach, czy właśnie tematach technicznych typu geodezja, czy może mapowanie. Słuchajcie, i ścieżka wydaje się, że jest trudna i faktycznie jest ciężka do tego, żeby się przebić i stopniowo zbudować taki dochód pasywny czy dochód dodatkowy. Niekoniecznie to musi być dochód pasywny, bo nie zawsze to będą zdjęcia czy filmy, które będziecie mieli w swoim portfolio i będą pracowały jako produkty elektroniczne, ale czasami to jest też dochód oparty na organicznej pracy. I dzisiaj właśnie parę słów na ten temat chciałem powiedzieć, dlatego że to jest bardzo ważne. Czas leci i my powinniśmy w tym roku 2020 pójść właśnie w stronę postępu i w taki sposób, żeby powiedzmy na koniec tego roku 2020 już wypracować pierwsze porządne efekty. Sezon dopiero się rozpocznie, a my mamy dużo czasu na to, żeby się przygotować. Dlatego dzisiaj parę słów na ten temat, w jaki sposób ja tą wizję
zbudowałem, czy w jaki sposób oparłem na tej wizji pewne działania konkretne i jak to może wyglądać. Słuchajcie, ostatnio ukazał się taki materiał, nie wiem czy go widzieliście, dużo osób go oglądało, dużo osób też próbowało ze mną na ten temat rozmawiać. Materiał na temat tego, ile można zarobić na lotach dronem w ciągu jednego dnia, prawda? To jest kilka tysięcy złotych, które można zarobić w ciągu dnia. Fakt, że można zarobić oczywiście, ja się z tym zgadzam, można zarobić całkiem niezłą kasę, ale jest kilka wytycznych i kilka warunków. I teraz jeżeli popatrzycie na źródło pochodzenia tego materiału, trzeba spojrzeć na to trochę szerzej, bardziej z lotu ptaka, czy właśnie z naszej dronowej perspektywy, bo wiele odcinków, które oglądamy, czy epizodów, podchodzimy do nich zupełnie bezkrytycznie, patrząc tylko w formie takiej ciekawostki, czy w formie materiału merytorycznego. Ale zwróćcie uwagę, że wielu twórców na YouTubie jest daleka też od tego, żeby przekazać rzetelne informacje, informacje szczere, informacje z własnych doświadczeń. A łatwo jest mówić o doświadczeniach poprzez ofertę komercyjną, prawda? I o szansach, o właśnie tych korzyściach poprzez budowę oferty komercyjnej. Jeżeli popatrzycie na źródła tej produkcji, możemy jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób to powstało, szczególnie jak popatrzycie na dół i na opis, jaka grupa się za tą produkcją kryje i jaka jest geneza i jaki jest główny powód powstania takiego filmu, prawda? Jeżeli nie wiemy, o co chodzi, wiadomo o co chodzi. No ale dobrze, i teraz słuchajcie, jak możemy w takim razie zbudować nasz dochód pasywny, bo ja się zgadzam, że możemy te 4000 dziennie zarobić. Tylko, że to nie wydarzy się poprzez reklamę na Facebooku, którą umieścicie w ciągu jednego dnia. Na to trzeba miesięcy pracy organicznej, pracy z głową i pewnego planu. To wcale nie jest trudne, ale jest to proces, który wymaga konsekwencji. Jeżeli jesteście konsekwentni i obierzecie swoją ścieżkę rozwoju, jak najbardziej można w taki sposób podziałać, żeby wykreować, stworzyć dodatkowe źródło dochodu w postaci właśnie ujęć z drona. I teraz słuchajcie, sytuacja jest taka. Ja nigdy nie obiecuję ludziom, że do czegoś dojdą szybko. Pewne umiejętności trzeba zdobywać na bazie doświadczeń innych, poprzez przyjmowanie doświadczeń innych albo poprzez własne próby na bazie już doświadczeń innych, i to jest faktycznie jedna z najbardziej efektownych i efektywnych form rozwoju. Natomiast jeżeli próbujemy coś sami, tak jak ja próbowałem na początku, zajmuje to faktycznie całe miesiące, lata i dopiero dochodzi się do pewnych wniosków, dopiero można pewne umiejętności wykształcić. Więc samo zrobienie świadectwa kwalifikacji to jest dopiero jeden z tych etapów. Zwróćcie uwagę, że podstawowe etapy, jakie mamy, to zaczynamy interesować się dronami, później opanowujemy, kupujemy swoją pierwszą jednostkę, opanowujemy bezpieczne latanie, później przepisy dronowe, przynajmniej ich podstawy, następnie doskonalimy ujęcia z drona, czyli zdjęcia i wideo, a później dopiero swoją umiejętność sprzedaży budujemy na tej bazie portfolio, później robimy coś dla instytucji, zaczynamy współpracować na zasadzie takiej barterowej, czyli my dajemy zdjęcia, uzyskujemy korzyść w postaci na przykład trafiku, czyli ruchu, czyli naszego generalnego polepszenia zasięgów naszych, i stopniowo jesteśmy w stanie przyjąć oferty i zlecenia komercyjne. Czyli nie będzie to tak jak Alicja, czy jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, czy przejście na drugą stronę właśnie lustra, że nagle jesteśmy w Wonderlandzie i nagle zaczynamy zarabiać 4000 złotych. Ja wam tego nigdy nie obiecam i nigdy nie obiecywałem, dlatego moje produkcje, one skupiają się na pewnej formie rozwoju, na ścieżce rozwoju od zera do właśnie pozycji bohatera. My nie wywindujemy się, tutaj nie ma magicznego proszku, który przyjmiecie i nagle będziecie już w tej pozycji bohatera, tak jak Trinity wgrała sobie program do obsługi helikoptera i w ciągu 5 sekund była w stanie obsłużyć helikopter. Let's go.
To jest proces długotrwały, ale jesteśmy w stanie przez niego przejść i jesteśmy w stanie faktycznie zbudować swoją wartość i swoją markę osobistą w postaci właśnie ujęć i usług dronem. Jak zaczynałem, nie było nic, była praktycznie pustynia i stworzyłem na tej bazie stopniowo szereg filmów, prawie 600 filmów już mam na YouTubie, wątków, które są tematycznie podzielone i dotyczą odpowiednich faz rozwoju, odpowiednich technik, które możemy rozwinąć, na przykład techniki fotograficzne czy wideo, a jednocześnie też jest tam szereg przeglądów dotyczących samych produktów i poszczególnych czynności, które możemy z nimi wykonać. Jeżeli chodzi o drony, fantastyczne rzeczy, jakie możecie zrobić, to jest czy panorama liniowa, którą możecie nawet na Instagram osadzić w genialny sposób, prawda? I dzięki temu wasze portfolio może być bardziej rozbudowane. Nawet jeżeli latacie Maviciem Mini, można skomponować panoramę w programie Image Composite Editor. Możecie zrobić genialne hyperlapsy, nawet poprzez użycie funkcjonalności Time Shot, czyli tych zdjęć, które są robione systematycznie jako timelapsy. Co 2 sekundy złożyć je później w DaVinci Resolve. To wszystko pokazywałem już wcześniej w swoich kursach. Możemy też oczywiście zrobić fantastyczne hyperlapsy i zrobić to każdym dronem lepszym, czy to będzie Parrot, czy drony DJI, czy to będzie Unique, który ma możliwość utworzenia seryjnych zdjęć, powiedzmy co 2 sekundy. Nie musimy mieć super jednostki na początek, żeby zacząć i żeby stworzyć dobre portfolio. Jeżeli pojawią się pierwsze zlecenia, faktycznie jesteście w stanie wypracować sobie bardzo dobry sprzęt. Ale na początku serce i pomysł i to, co macie w głowie, jest dużo ważniejsze niż wasz sprzęt. Ludziom w dzisiejszych czasach jest dużo łatwiej kupić sprzęt, niż się czegoś nauczyć, przysiąść cierpliwie i być uważnym i faktycznie czegoś się nauczyć. Dlatego właśnie taki duży akcent stawiam na rozwój tej naszej grupy członkowskiej i Drone Bootcamp, gdzie mamy ścieżkę rozwoju i na stronie członkowskiej jest dokładnie ścieżka rozwoju i pokazane możliwości rozwoju dla poszczególnych etapów. Jak tylko wchodzicie, macie onboarding, czyli macie moje przyjęcie na tej stronie i tam pokazuję wam, jakie są poszczególne kroki, czyli obieramy ścieżkę rozwoju, określamy, na jakim poziomie jesteśmy aktualnie, następnie przyjmujemy kroki związane z przyjęciem do społeczności Dream Team, przedstawiamy się i uczestniczymy w live'ach i korzystamy też z pomocy, które już są tam dostępne. Na tej bazie możemy przyjąć doświadczenia w małych krokach, niekoniecznie jesteśmy przytłoczeni tym, ale jednocześnie mamy warunki do tego, żeby się systematycznie rozwijać. I ten rozwój jest możliwy, to co wam powiedziałem, ale my nie zrobimy tego na zasadzie przyjęcia magicznego proszku i wejścia od razu na poziom 4000 dziennie. Ja wam powiem, że w sumie w swojej karierze zawodowej największą kasę, jaką zarobiłem, nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, czy szczycić, bo to była konsekwencja też lat pracy, ale najwięcej zarobiłem w ciągu jednego dnia 64 tysiące złotych. I ktoś powie, że to jest dużo, czy mało. Jeżeli na jeden dzień przyjmiemy, mógłbym nagrać taki film. 64 tysiące złotych dziennie, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyślę, że na przykład na to pracowałem 3-4 lata i rozłożymy 64 tysiące przez 1000 dni, które systematycznie składały się na taki wynik, no to teraz popatrzcie na to zupełnie inaczej. 64 zł dziennie i w tym momencie nie brzmi to wcale tak efektywnie, jak niektórzy to mogą przedstawić. Dlatego mam dla was 2 pigułki, tak jak Morfeusz dla Neo. Jedna to czerwona, gdzie po zażyciu jej obudzicie się i nie będziecie nic pamiętali, a druga to jest pigułka niebieska, gdzie po zażyciu której pokażę wam tą prawdziwą stronę, jak można rozwinąć swoje umiejętności i wezmę was właśnie na drugą stronę do Wonderlandu. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. To jest mój zamysł, żeby stworzyć taką fajną społeczność jak właśnie Dream Team i mamy już prawie 100 osób na Dream Teamie, a w sumie moich studentów mam prawie 3000, słuchajcie, jeżeli chodzi o uczestników moich szkoleń online, ludzi, którzy już skorzystali z tego. Więc uważam, że to jest fajna sprawa, żeby móc rozwinąć się, mieć takie możliwości i żeby mieć też motywację, bo samemu jest naprawdę ciężko. Sam wiem, jak czasami mam naprawdę
ciężko, żeby przejść do następnego kroku, ale na szczęście mam tak wielu znajomych, którzy mnie motywują i tak wielu mentorów, czy wirtualnych, czy mentorów w realu, w realnym świecie, którzy potrafią mnie zmotywować i sprawić, że przechodzę dalej. Dlatego słuchajcie, przede wszystkim, jakie działania na dzisiaj? Tak jak mówiłem wcześniej, mamy w maju plener dronowy, o którym wspominałem już parę razy, 14-15 maja. To jest ta perspektywa dalsza. Druga rzecz, którą mamy, to jest luty cały i to jest wyzwanie fotowideo. Zaczyna się w piątek i w piątek zapraszam Was na webinar o godzinie 20. Jest to na żywo audycja, na którą trzeba się zapisać. Podczas tej audycji będziemy omawiali fajne techniki wdzięczne fotograficzne i wideo, czyli kilka kroków, pięć kroków, które pozwolą Wam na to, żeby strzelać lepsze zdjęcia i lepsze ujęcia wideo wykonywać właśnie dronem. Czy to płynne, czy bardziej profesjonalne, czy lepiej skadrowane, czy lepiej zmontowane. W piątek o 20 mamy ten webinar, a wszystkie osoby, które już przystąpiły do wyzwania fotowideo, zapraszam na sobotę. W sobotę startujemy. Słuchajcie, jest pierwsze wyzwanie, jest pierwszy zastrzyk wiedzy, motywacji i właśnie pierwsze wyzwanie dla Was. W ciągu pięciu weekendów lutego będziemy rozwijali te możliwości, będziemy rozwijali te umiejętności, tak żeby na koniec lutego móc pochwalić się naszym portfolio, naszą pracą i tym, co zdobyliśmy, tym całym zakresem wiedzy. Dlaczego warto być na stałe użytkownikiem Drone Bootcamp? Przede wszystkim mamy co dwa tygodnie ze sobą kontakt na Dream Teamie w formie live'ów. Teraz mieliśmy live w sobotę. Mówiłem trochę o dronach, którymi zamierzam latać. Mówiłem też o kulisach tych moich produkcji. Mówiłem o tym, co jest przygotowywane w tej chwili, bo faktycznie mam kilka takich projektów, które przygotowuję i uważam, że one są warte wspomnienia i warte zrobienia. Nawet jeżeli one nie są komercyjnie może wdzięczne. Słuchajcie, przygotowuję film przez dwa tygodnie, tak jak na temat Dragonfly i to jest film, który jest zupełnie niewdzięczny komercyjnie, prawda? Pokazuje, jak nie kupować drona, czy jak nie kupić wręcz jednostki, dlatego, że nie warto kupić. Jest to prototyp, który dopiero wejdzie na rynek, ale już warto ludzi ostrzec, żeby nie wydawali 500 czy 600 zł na tego klona Nafiego. I ostatni mój właśnie taki film, taki wątek, epizod na YouTubie dotyczył tego. I zwróćcie uwagę jeszcze na tendencję ciekawą, a mianowicie szereg celebrytów nie pokaże wam tych ciemniejszych stron produktów, dlatego że oni mają płatne za każdą produkcję i to są duże pieniądze. Mogę powiedzieć, że to są naprawdę duże pieniądze, które nas mogłyby zaskoczyć jak duże. Dlatego dowiadujecie zwykle się, że produkt jest godny uwagi, ciekawy, intrygujący, interesujący, ale nikt nie powie dokładnie, dlaczego ten produkt jest słaby, co ma w sobie słabego. Na przykład, nie wiem, Osmo Action, do którego się przyczepiłem jakiś czas temu, poinformowano mnie w salonie, że ma hyperlapsy, więc kupiłem tą kamerę za 1500 czy 1700 zł wtedy. Nie ma hyperlapsów, nie ma wyjścia HDMI, prawda? Nie jesteśmy w stanie zrobić porządnej transmisji. Nie możemy zrobić paru takich podstawowych rzeczy, na których mi zależało właśnie na etapie. A byłem pewien, że te rzeczy są, dlatego że korzystałem wcześniej z Hero 7 Black na przykład, prawda? Okej, słuchajcie, z innych rzeczy pamiętajcie, że jest konkurs Hyperlapse. Konkurs, który mamy do końca lutego, do końca stycznia, przepraszam, jest to bardzo fajny konkurs na 15-sekundowe Hyperlapse. Mavic 2 to jest główny akcent, ale to mogą być oczywiście inne drony. Mamy szereg nagród, które przygotował pan Mateusz z portalu obiektywnia.pl. Mamy fajne nagrody, bo są i karty pogodarunkowe i są akcesoria do dronów. W sumie nagród jest około 8-9 mniej więcej. To są te nagrody, które pan Mateusz przygotował i zachęcam was, żeby uczestniczyć w tym konkursie. Wystarczy albo pod którymś z moich filmów napisać hashtag Mavic 2 i umieścić link do hyperlapsów swoich, na przykład na YouTubie, albo zrobić to na grupie. Najlepiej dajcie mi znać wcześniej w komentarzu, że zgłaszacie się do konkursu, dlatego że YouTube i Facebook, one mają to do siebie, że te komentarze nie są widoczne dla wszystkich. To
te zasięgi organiczne, one nie są tak idealne i dlatego nie docierają, robią się nieporozumienia. Dlatego najlepiej do mnie napisać w tej sprawie i wtedy mamy jasność, że przyjąłem do wiadomości i taki konkurs jest, się dzieje. Dlatego bardzo was zachęcam, bo jest szereg fajnych nagród i trzeba korzystać z inicjatywy. Jednocześnie hyperlapsy możecie mieć na bazie swoich timelapsów, które stworzyliście wcześniej. Można je na przykład złożyć w DaVinci w bezpłatnym programie. Także podsumowując, słuchajcie, kroki, które możemy wykorzystać do zbudowania własnej wartości, to są systematyczny rozwój, przyjmowanie informacji, następnie zaczynamy latać bezpiecznie, kupujemy swojego pierwszego drona, poznajemy podstawowe przepisy dronowe, te, które się zmienią w środku roku, prawda? Ja zrobiłem takie opracowanie dotyczące przepisów, to było opracowanie dla operatorów głównie małych dronów, to było lataj legalnie bez świadectwa kwalifikacji, latam legalnie dronem bez świadectwa kwalifikacji. Chodziło o to, że nie każdy musi wydawać na świadectwo 1000 zł czy 1500, żeby móc latać w mieście, bo może faktycznie czy mniejszy dron, jeżeli tak, to jakie przepisy, co zrobić na wypadek kontaktu ze służbami mundurowymi, co zrobić, jeżeli mamy do czynienia ze strażą miejską, w jaki sposób się zachować, jeżeli ktoś dzwoni po policję i tak dalej. Tam jest szereg takich rzeczy, z których można skorzystać i mamy nie tylko przepisy podane na talerzu, ale też interpretacje prawników i to, w jaki sposób najlepiej postąpić w danej sytuacji. No bo co z tego, że możemy znać przepisy, słuchajcie, jak nie wiemy, jak postąpić w danej sytuacji i co w konsekwencji jest dla nas najlepsze. Nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Więc jeżeli już mamy opanowane przepisy, słuchajcie, pracujemy nad ujęciami, czy to fotki, fotografie, czy to ujęcia wideo, czy może inne formy montażu, coś pomiędzy fotografią a ujęciami wideo, coś co nas wyróżni. Później systematycznie publikujemy, obieramy swoje portfolio, czy na swojej stronie internetowej, czy wybieramy może media społecznościowe, a może YouTube'a, czy inną formę, na przykład współpracę z lokalnymi jednostkami samorządowymi, czy to jest promocja powiatu, w którym mieszkacie, czy promocja miasta, a może firmy komercyjne, którym na początku w ramach wartości waszej wniesiecie na przykład fajne zdjęcie wieczorne, czy zdjęcie typu dłuższy czas naświetlania właśnie wieczorny, a oni odwdzięczą się tym, że wasz profil udostępnią, czy wasze nazwisko. Więc to jest też forma działania. Następnie na tej bazie budujemy pierwsze zlecenia. Zaczynają się od zleceń barterowych, później zlecenia na podstawie poleceń, a później już przechodzimy w typowe zlecenia komercyjne. Świat komercyjny. To, co chciałbym wam zasugerować przede wszystkim, co działa na dłuższą metę, działa organiczna praca, czyli systematyczna. Na przykład raz w tygodniu obieram sobie, że w sobotę wieczorem albo w piątek rano, nie wiem, czy niedzielę rano udostępniam jedną moją pracę i jestem systematyczny. Każdy, kto śledzi mój profil, wie, że w cały weekend ukaże się ta moja praca. Dzięki temu mamy już pewne grono, które buduje się systematycznie odbiorcą. Druga rzecz, działamy we współpracy z firmami non-profit, czyli albo organizacje dobroczynne, albo na przykład organizatorzy jakichś przedsięwzięć w waszych jednostkach administracyjnych, albo też dla właśnie organów samorządowych, prawda? Czy to biuro promocji, czy może macie jakąś ładne miejsce w okolicy, które chcielibyście pokazać z lotu ptaka. Dzięki temu wasze nazwisko staje się coraz bardziej popularne i systematycznie to robimy. Pamiętajcie, to nie może być akcja, którą przeprowadzi na zasadzie zakupienia sobie wątku na YouTubie u jakiegoś popularnego celebryty. A to nie może być akcja na zasadzie Facebook Ads. Nie, to ma być nasz kanał, który budujemy systematycznie. To nie będzie ten magiczny proszek, który da wam od razu podejście na poziom bohatera. To trzeba budować stopniowo, wchodzić po tych schodach i stopniowo z czasem budować. To, co mogę wam obiecać, proces nie jest krótki, ale jest skuteczny. Jeżeli tylko macie w
sobie zaparcie i motywację systematyczną, to jesteście w stanie to zrobić. I właśnie dlatego ta poranna kawa, i właśnie dlatego Life is Dream Teamem, i właśnie dlatego Drone Bootcamp, żeby nie tylko dawać wiedzę, ale też pomagać ją zaimplementować, wiedzę i doświadczenia. No bo co z tego, że my dowiemy się, że można zarobić 4000, co z tego, że pójdziemy do szkoły na 3-4 dni kursu, jak nam to umknie, a w szkole nie pomogą nam zaimplementować tych wiadomości, tych doświadczeń, które tam przejmiemy, dlatego że to wymaga kontaktu, wymaga czasu, wymaga nieskrępowanego i dobrego kontaktu. To nie jest też grupa na Facebooku, gdzie są grupy 20 tysięcy członków i jak tylko zapytacie o coś, to od razu się pojawia, po prostu pojawia jechanka na całego typu. Ty taki, taki, ty taki, albo ten zrobi zawsze tak. Typowo stereotypowe komentarze. Dlatego słuchajcie, kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest dbanie o jakość. Dbanie o jakość naszej grupy na fejsie, tej grupy facebookowej Latam Dronem od DJI, w postaci takiej. Przede wszystkim nie będziemy tam umieszczać i już nie umieszczamy ogłoszeń komercyjnych, bo to nie jest portal OLX. Jeżeli osoby umieszczają ogłoszenia komercyjne, ja im po prostu dziękuję za udział w naszej grupie, bo nie na tym to polega. Jeżeli mamy wartość, to wnieśmy tą wartość najpierw, a dopiero później postarajmy się o to, żeby nas ta wartość promowała, prawda? Druga rzecz, którą spotykam bardzo często, to są prośby o przyjęcie strony typu fanpage, fanpage operatorów, fanpage fotografów. To wszystko są firmy, słuchajcie, a firmy działają komercyjnie. Jeżeli chcecie się promować na naszej grupie, to może na początek wnieśmy wartość w postaci albo konkursu, albo w postaci nagród, czy jakiejś fajnej wiedzy albo patentów dla tych ludzi, a dopiero później zróbmy autoreklamę, tak? Bo to faktycznie nieładnie wygląda, jeżeli ktoś pracuje 2 lata, 3 lata nad swoją marką, a później zawieszamy mu się właśnie gdzieś na szyi po to, żeby móc siebie wypromować. Trzecia rzecz, którą zauważyłem, zjawiska takie, że bardzo często umieszczamy właśnie fajną fotkę, a w komentarzu link do swojego fanpage'u, też bez uzgodnienia z administratorem. Fajna taktyka, już trochę sprytniejsza, już trochę bardziej wyrafinowana. I jak popatrzycie na pewnych autorów, oni robią to nie tylko na naszej grupie, ale robią to na wszystkich grupach. I teraz pytanie, czy to jest etyczne, czy to jest nieetyczne? Ja tutaj pozostawiam też członkom grupy na pewno do oceny pewne rzeczy i też puszczam pewne sprawy, ale jeżeli są zgłaszane systematycznie, wtedy interweniuję i wtedy faktycznie działam jako ten administrator. Rola administratora jest mega niewdzięczna, muszę wam powiedzieć, ale jednocześnie po pewnym czasie od razu wyczuwa się, jakie społeczne mechanizmy zachodzą, prawda? Jeżeli przyjmujesz osobę do grupy i ta osoba nie jest w stanie napisać pełnego swojego imienia, na przykład nie wiem, Marek, jakim dronem latasz, na przykład nie wiem, Mavic Mini, plus do tego, jeżeli chcesz otrzymywać ode mnie jakieś fajniejsze rzeczy czy informacje, proszę cię o mail. Więc najczęściej jest tak, że ktoś albo nie wypełnia wcale takiej rubryki, tej prośby, aplikacji o przyjęcie do naszej grupy, albo pisze tylko na przykład mini i to wszystko, nie? Mini. Więc ja takie wnioski też odrzucam. Byśmy mieli pewnie już z 10 tysięcy, byśmy podchodzili do jednych z ciekawszych grup facebookowych pod kątem liczby ludzi. No i co z tego, że gdybyśmy na przykład, nie wiem, na odpowiedź, na pytanie nasze, słuchajcie, a może bym sobie kupił filtr gradientowy, jakie są wasze doświadczenia, uzyskali? Ty taki, taki, po co ci filtr, ty Januszu, jak i tak, zaraz tam i tak dalej, i tak dalej. I takie komentarze. Ja sobie takich rzeczy nie wyobrażam u nas na grupie, dlatego trzymamy poziom i wierzę w to, słuchajcie, że systematyczne działanie na poziomie przynosi rezultaty. Oczywiście, jak popatrzycie na niektórych autorów, to jadą właśnie na tym, że jest tam prowokacja, są tam przekleństwa, jest tam hejt, jest tam prowokacje i przede wszystkim jest poniżanie innych ludzi. Ja nie wiem, czy to się dobrze ogląda, czy nie. Ogląda się to na pewno łatwo i ogląda się to w sposób taki, który nie wymaga od nas myślenia, bo tam są skróty myślowe, tam są przekleństwa, tam jest brak szacunku dla innych osób.
ale jednocześnie jak popatrzycie na taką osobę i teraz wyobraźcie sobie, no fajnie to się ogląda na YouTubie, bo to jest forma rozrywki, tak? W telewizji tego nie zobaczymy. Ale jaką ten człowiek przekazuje nam wartość? Jaką on daje nam wartość w perspektywie, nie wiem, pół roku, roku spędzenia? Czy ja się rozwinę oglądając tego człowieka? A jeżeli tak, to w jaki sposób się rozwinę? Rozwinę swoje słownictwo, tak? Łacinę? Czy może rozwinę zdolność poniżania innych osób, prawda? I zbuduję. I ten koleś na bazie mojej i takich widzów jak ja buduje 600 tysięcy subskrypcji tylko dlatego, że kogoś obraża na antenie i to się fajnie, łatwo ogląda, bo mamy tak zwaną bekę. No okej, okay, są kanały, które wytwarzają głównie bekę, ale teraz popatrzcie, czy one jeszcze dają jakąś inną wartość. Czy ten człowiek jest w stanie na przykład stworzyć produkt, nie wiem, elektroniczny, który będzie was interesował? Czy to będzie książka w postaci e-booka, czy to będzie nagranie w postaci powiedzmy podcastu, czy to będzie nagranie w formie audiobooka, czy to będzie kurs online, czy jakaś treść, którą jesteście w stanie przyjąć i coś z tego wynieść, czegoś się nauczyć i skorzystać dla was, to się odbędzie. Trzeba spojrzeć też w taki sposób bardziej otwartymi oczami, dlatego że YouTube i media bardzo mocno się rozwijają, słuchajcie, w dzisiejszych czasach. Jest szereg ludzi, którzy przemycają pewne wartości, ale też oni nie chcą budować, bo to jest długie i żmudne i monotonne. Nie chcą budować pewnej wartości dla was, dlatego przemycają albo w formie takiej, że płacą komuś za obecność w odcinku jego, albo ktoś inny bierze pieniądze za to, że reklamuje produkt. No i słuchajcie, teraz podam wam taki przykład, ciekawszy może sprzętowy, odniesienie sprzętowe, a mianowicie wiele firm na rynku fotograficznym i wideo, tam jest bardzo duża konkurencja. Tam jest dużo większa konkurencja niż w takiej branży dronowej, jak my mamy. Ale teraz wyobraźmy sobie sytuację. Wielu YouTuberów pokazuje jedną markę, czy większość pokazuje jedną markę sprzętu, jeżeli chodzi o wideo, zarówno wideo, jak i fotografię. Markę jedną z najdroższych faktycznie na rynku, markę bardzo dobrą, z tym się zgadzam, a nie pokazują pewnych niuansów. Dopiero paru chłopaków, może wymienię ich w tej chwili tutaj, pokazało prawdziwe oblicze niektórych egzemplarzy na rynku. I ja robiłem research na przełomie 2019-2020 bez lusterkowca, który chciałbym kupić, żebym miał możliwości nagrywania w 4K. Canon jest moim świetnym aparatem, zawsze był, dlatego że sprawdza mi się przede wszystkim autofokus. Lubię ich kolory, ale jakość jest ok, kolory i właśnie ten autofokus, no i klap, którą jestem w stanie patrzeć sobie na podgląd i widzę siebie, w jakim jestem kadrze, na 2/3 się kadruje i fajnie to wygląda. No i dobra, i przejrzałem szereg opinii, oczywiście bardzo dobre opinie miały aparaty właśnie tej firmy, o której mówiłem wam, aczkolwiek jest to firma jedna z najdroższych i to co ciekawe, ma też swoje bardzo duże wady. Dla mnie podstawową rzeczą było to, żeby aparat był kompaktowy, lekki, ale żeby miał stabilizację. Żeby miał stabilizację matrycy. Dlatego, że jeżeli nie będę miał stabilizacji matrycy, a nagrywam sam, to zwykle będę musiał nosić ze sobą gimbal. A zakup gimbala i noszenie go to jest naprawdę ból dosyć mocny w tyłku. Możemy to zrobić raz, jeżeli kręcimy wesele, raz na tydzień, dwa razy na tydzień, jeżeli mamy, nie wiem, jakieś zlecenie dłuższe, ale po tych dwóch dniach nie możemy patrzeć już dłużej na gimbala. Dlatego pomyślałem, że powinienem mieć stabilizację w body, a jednocześnie stabilizację w obiektywie. I w tej chwili kupiłem egzemplarz. Mój budżet, jaki wyznaczyłem sobie, to było 5000 zł już z obiektywem. Uważam, że to był bardzo skromny budżet, ale okej. I znalazłem rozwiązanie, które nie jest najnowszym rozwiązaniem, bo to jest Lumix chyba 80, G80. I ten obiektyw kitowy 12-60, słuchajcie, i obrazek na matrycy, wideo matrycy, stosunkowo małej, bo ta matryca nie jest może taka rewelacyjna jak już full frame czy APS-C, ale to mi wystarcza. Już mikro 4/3 mi wystarcza, bo robi bardzo fajne ujęcia. Jednocześnie mam stabilizację, mam odchylany ekran i mam 4K. Dokładnie wszystko, co chciałem w jednym takim małym, kompaktowym urządzeniu, które sobie zakupiłem za 2900, tak? A teraz uważajcie, co by się stało, gdybym kupił aparat, który faktycznie wielu YouTuberów, na przykład amerykańskich, używa, reklamuje i tak dalej. Przede wszystkim vlogi, które oglądam,
one są bardzo rwane, dlatego że nie ma stabilizacji tam. Więc żeby osiągnąć płynny obraz w ruchu podczas przemieszczania się, trzeba by mieć zawsze ze sobą gimbala. Druga rzecz, o której nie wiemy, czy nie jesteśmy świadomi, to dostęp do obiektywów. I to trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład obiektywy na mikro 4/3 są bardzo popularne i stosunkowo tanie oczywiście. Natomiast obiektywy E-mount, czyli E-mount, jak niektórzy mówią, no są faktycznie drogie i żeby kupić dobry obiektyw, trzeba wydać ładnych parę tysięcy złotych, więcej niż za całe to urządzenie, które wydałem. Nie mamy stabilizacji, nie mamy odchylanego ekranu i dodatkowo mamy bardzo duże pieniądze, które inwestujemy. Oczywiście jakość jest lepsza, oczywiście inne parametry wchodzą, na przykład bardzo dobre zdjęcia i być może na przykład obiektyw, nie wiem, jasny typu Sigma, ale tam i tak nie będziemy mieć tej stabilizacji. Więc warto w dzisiejszych czasach też wiedzieć, że sprzęt na tym przykładzie, że sprzęt to jest jedna rzecz, ale jak go zastosujemy i w jaki sposób wybierzemy i czy on odpowiada naszym oczekiwaniom, to jest druga kluczowa sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę. Bo wydać pieniądze jest bardzo łatwo w dzisiejszych czasach, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o mądre wydanie, zainwestowanie mądre w sprzęt, to faktycznie trzeba 5 razy się zastanowić i nawet to nie pomaga, bo drugi przykład, który wam chciałem powiedzieć, to jest platforma, jaką wybierałem dla podcastu. Przejrzałem odcinków, przez cały miesiąc oglądałem odcinki podcastowe, jak zrobić podcast, jak osadzić hosting, gdzie wybrać hosting. 90% tych rad polegało na tym, że ktoś ma link afiliacyjny i poleca na przykład daną stronę, jeżeli chodzi o hosting podcastu. I wychodziło na to, że powinienem wydać $15 za każdy program. Jeżeli mam latającą kawę, powinienem wydać $15, tak, na miesiąc za hosting tylko jednego. Ale jakbym chciał zrobić na przykład twój biznes online, za pół roku być może będę robił taki podcast, zbuduj swój biznes online, czy zbuduj swoją wartość bardziej w stronę biznesową i typowo budowania dochodu dodatkowego. Może się okazać, że będę musiał znowu na tej platformie polecanej przez celebrytę wydać kolejne $15 miesięcznie. A tutaj znalazłem platformę, która pozwala mi za piątkę właśnie publikować nie tylko latającą kawkę, ale mam możliwość też dodatkowych programów. Więc wasze potrzeby są kluczem do tego, żeby dobrać sprzęt, a nie dobieramy naszych potrzeb do właściwości sprzętu. I pamiętajcie jeszcze o drugiej rzeczy, ostatniej już na dzisiaj, o której chciałem powiedzieć. To jest nie cechy, ale korzyści dla nas, prawda? Cechą może być, nie wiem, 4K w 60 klatkach, ale okaże się, że mamy słaby komputer i dla nas dobrą cechą jest autofokus i 1080p, bo to już nam wystarcza do tego, żeby te produkcje były przyzwoite. Dlatego, że panie na przykład u naszego klienta, nie wiem, w biurze i tak nie mają wyświetlacza czy ekranu w postaci 4K i ich klienci też nie mają, prawda? Więc może 1080, ale lepsze, nie wiem, lepszy zakres dynamiczny, lepsze ujęcia nocne i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy sprzęt ma swoje niuanse, ale warto powiedzieć o tym, że to jednak sprzęt powinno się dobierać w stosunku do oczekiwań, a nie odwrotnie. Dzisiejszy odcinek jest trochę głębszy, bo to są moje przemyślenia i też efekt pewnych dyskusji. Rozmawiałem z paroma ludźmi. Między innymi z Kamilem wczoraj wymieniliśmy trochę opinii na temat tendencji, których jesteśmy świadkami. I trzeba sobie o tym powiedzieć szczerze, słuchajcie, że nie wszystko to złoto, które się świeci i też ten efekt szybki, on nie zawsze jest najlepszy, prawda? Że warto jednak wypracować sobie organicznie pewną ścieżkę rozwoju i w ten sposób podziałać, żeby mieć długotrwałe, organiczne efekty i żeby to przynosiło nam pewną korzyść w postaci na przykład albo pieniędzy na nowego drona, albo możliwości rozwijania się, albo możliwości wyjechania na jakiś fajny wyjazd, właśnie dochód poprzez tworzenie dochodu przez zarabianie na ujęciach dronowych ma temu głównie służyć w pierwszym etapie. Okej, słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Przede wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję Jackowi z JM Records za te nagrania, które nam umożliwił. Bardzo dziękuję panu Filipowi, lektorowi, który właśnie też te dżingle przygotował wspólnie z Jackiem. Super sprawa i dzięki chłopaki, bo naprawdę byłem wzruszony. Jestem bardzo mocno zaskoczony tym, że taki zaszczyt mnie spotkał.
Właśnie, i o to chodzi, to jest to, prawda? Następnie pamiętajcie, że mamy wyzwanie foto-wideo. W piątek jest webinar, gdzie będziemy mówili o tych możliwościach. Czy to będą panoramy, czy to będą timelapsy, hyperlapsy, czy to będzie malowanie światłem, czy to będzie może efekt paningu, a może ujęcia, kadrowanie ujęć, przejścia z jednego na drugi. Może faktycznie będziemy analizowali najlepsze wideo, które jesteśmy w stanie znaleźć na YouTubie. Pod takim kątem, jak te ujęcia są cięte, jakie jest tempo, czy jest pod muzykę, czy mamy kadrowanie do środka, czy na 2/3, czy tam są obiektywy anamorficzne, czy jakieś szkło było lepsze zastosowane. I to wszystko popatrzymy na to w takiej formie tych letnich, tych lutowych wyzwań, na które was bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam. Jak zwykle komponuję to tak, żeby tylko przeszkodą była wasza motywacja, energia i chęci, bo to jest jedyna przeszkoda. Jeżeli ktoś ma ochotę, to do nas dołączy, jeżeli nie, to spotkamy się może na kolejnej edycji. Na dzisiaj bardzo dziękuję serdecznie. Chłopaków z konkursu proszę o kontakt. Przemek, Dawid i Kacper. Uzgodnimy formę, w jakiej udostępnię wam te gadżety za konkurs. Pamiętajcie też o konkurs na Hyperlapsy, który toczy się do końca stycznia. Pamiętajcie też o naszej grupie. Główna grupa Latam Dronem od DJI facebookowa i grupa dla osób, które chcą więcej, czyli Dream Team. Tam macie ze mną bezpośredni kontakt, tam jest interakcja. Pomagam, wspieram, dzielę się doświadczeniami, wiedzą i opowiadam, zdradzam trendy, do których mam dostęp na bieżąco, te nowe rzeczy, nowości i możliwości, jakie są w tej chwili. Dzięki serdecznie. Poranna 64. kawa, ona jest też w formie podcastu. Można oglądać na iTunes, można słuchać na iTunes oczywiście. Jeżeli słuchacie na iTunes, to bardzo proszę o ocenę i o komentarz, dlatego że ten show jest pokazywany w formie popularności i zwykle proponowany jest jako hot and new, a moją ambicją jest, żeby mieć właśnie ten show w postaci latającej kawki na iTunes jako popularny i jako proponowany. Też mamy oczywiście na Spotify i mamy też na Stitcher, na platformie Stitcher podcasty, więc możecie też korzystać z urządzeń Androida jak najbardziej. Można tam wyszukać albo Latające Kawa, albo Rafał Galiński. Powinniśmy się wspólnie tam pojawić z latającą kawką właśnie. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. W przyszły weekend, ten, który nadchodzi, no, szykuję fajny epizod. Myślę, że jeden będzie trochę bardziej kreatywny. Nie wiem, czy zdążę z drugim odnośnie nowości. To się jeszcze okaże, bo na pewno w piątek chciałbym pociągnąć cykl nowości, ale mamy webinar. Jeżeli zdążę, to tak. Jeżeli nie zdążę, to dopiero w następnym tygodniu. Ale w niedzielę może coś odnośnie Mavica Mini będzie opublikowane. Dzięki serdeczne za uwagę. Dziękuję wszystkim osobom, które korzystają z treści online, patronom, osobom, które pomagają mi organicznie, tak jak JM Records w tej chwili. Dziękuję, słuchajcie, wszystkim osobom, które na bieżąco kontaktują się i dobre słowo mi też oferują. Serdeczne dzięki. No i cóż, no przede wszystkim zachęcam was też do zasubskrybowania tego kanału i łapki w górę, bo to nic nie kosztuje, a wasz wkład bezinteresowny też się bardzo liczy, dlatego że cały czas ten zakres się buduje organiczny i te zasięgi faktycznie są coraz więcej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zasięg wzrósł tego mojego kanału 4-krotnie. Dzięki właśnie wam i też dzięki tym treściom, które staram się wam oferować na tym kanale. Pozdrawiam was, miłego dnia, miłego całego tygodnia i wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć! Sponsorem dżingli jest studio nagrań JM Records. www.jmrecords.pl. Czytał Filip Mitura. Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours.
Subskrybować kanał. Nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować kanał Rafała. Jeśli masz ochotę postawić kawkę, wejdź na patronite.pl/Rafał Galiński. Twoja cegiełka pomoże Rafałowi rozwinąć ten kanał, testować sprzęt i publikować niezależne recenzje. Jeśli masz ochotę postawić kawkę, wejdź na patronite.pl/Rafał Galiński. Twoja cegiełka pomoże Rafałowi rozwinąć ten kanał, testować sprzęt i publikować niezależne recenzje. Zobacz portfolio Rafała na Instagramie. instagram.com/Rafał Galiński. Sponsorem dżingli jest studio nagrań JM Records. www.jmrecords.pl. Czytał Filip Mitura.